Szukam odpowiedniego słowa. Zapał, entuzjazm, pasja, zafiksowanie, ciekawość, adoracja, oddanie, zachwyt. To wszystkie te słowa to będzie słowo klucz, które nazywa się pasja. I mam ogromną przyjemność usiąść tutaj dzisiaj przed Wami i zaprosić Was na to, co się będzie działo. Na to, co się będzie działo we Wrocławiu 2 grudnia w naszej siedzibie magazynowej przy ulicy Zarembowicza 27. Zainteresowałam tymi słowami. To są synonimy słowa pasja, bo nasze wydarzenie będzie się nazywało Spotkanie z pasją. Wyjątkowe. Nigdy takiego wydarzenia nie organizowaliśmy. Jest to dla nas skok w nieznane. Do Wrocławia przybędzie cały nasz zespół. To się wyobrażacie sobie, co się będzie działo, gdy takich włóczkowo zwariowanych dziewczyn skupi się w jednym miejscu i będą prowadziły dla Was warsztaty, będą pomagały w wyborze włóczki, w wyborze koloru, w doborze drutów, bo czy metalowe, czy bambusowe, to wszystko najlepiej sprawdzić same. No od czego się zaczęło? No zaczęło się od tego naszego cudownego zespołu załogi e-dziewiarkowej. I tak zacznę po kolei. Co wymyśliliśmy? Wymyśliliśmy takie drzwi otwarte w naszym magazynie. Nie było jeszcze takiej okazji, byście mogli zobaczyć, jak pracujemy, jak wyglądają alejki z włóczkami, nie w sklepie stacjonarnym, tylko właśnie w magazynie. A w magazynie to się dzieje. Tam między półkami rodzą się pomysły, one atakują, tam motki atakują właśnie z półeczek i będzie można pochodzić po magazynie, prosić o poradę, prosić o pokazanie do przetestowania drutów. Tak, bo będzie można, zanim się kupi, przetestować sobie wybrane przez siebie druty. 2 grudnia od 12 do 18 będziemy wszyscy dla Was po to, byście poznali nas bliżej, by się może nauczyć czegoś. Tak myślę, że to też jest duże pole warsztatowe, które Wam zaprezentujemy, by czegoś się nauczyć. I teraz pokrótce przedstawię, kto co poprowadzi. Oczywiście, że każda z załogi e-dziewiarki jest specjalistką w pewnym fragmencie i ten fragment przekażę Wam w formie warsztatów. Rozpoczną cykl warsztatów, będzie trwał półtorej godziny, każdy z warsztatów półtorej godziny. I rozpocznie te warsztaty Danusia z tematem szal po skosie i Nusia, która opowie o chuście dzierganej od karku. Danusia to jest osoba, która prowadzi nasz łódzki sklep. Wszyscy znają pewne sformułowania, które się narodziły właśnie poprzez Danusi dzianiny typu swetrzycho, typu chusta od rogu, którą namiętnie dziergamy wszystkie. I to te rzeczy się rodziły w Łodzi, a Danusia opowie o jak dziergać szal ze skosa. I Nusia, mistrzyni chust dzierganych od karku, a w szczególności taka pewna konstrukcja chusty, w której mamy krótszy kręgosłup, a dłuższe boki. I Nusia wtedy opowie na takim warsztacie półtorej godzinnym, jak dzierga się taką chustę. Następnie do akcji wkroczy Patrycja i Stasia. Oczywiście to są osobne warsztaty, ale podaję to w blokach, tak jak będzie to zorganizowane w naszej siedzibie. Patrycja będzie prowadziła warsztat pod tytułem Czapka według Patrycji. To jest, o Patrycji sobie czasami tak z miłością żartujemy, że to jest nasza moherowa panienka i ona taka właśnie jest, moherki kocha miłością wielką i często do czapek dodaje moherki, do różnych innych włóczek. A opowie o czapce, jak wydziergać taką swoją, taki projekt sztandarowy, czapka według Patrycji. Stasia
czyli nasz przedstawiciel sklepu stacjonarnego z Wrocławia, opowie o pagonie. Pagon, czy to jest, czy kryje w sobie dużo tajemnic? Według mnie nie. Jeżeli zrozumiemy zasadę tworzenia i przez arkana pagona poprowadzi Was Stasia. Następnie będzie, to już będzie ostatni cykl, dwa warsztaty. Renia, czyli mistrzyni najrówniejszych oczek, czyli Renia opowie, jak zszywać oczko w oczko, tak by dzianina była pięknie zszyta. Wiadomo, dzianiny tworzymy i metodą bezszwową, ale gdzieś ten szew może gdzieś zaistnieć potrzeba posiadania umiejętności ładnego zszycia. I jak pokazuje dzianiny, jakie dzierga Renia na live'ach, to na pewno te Wasze wprawne oczy dziewiarskie wypatrują, że tam oczka są zawsze pięknie zszyte i bardzo równe. I Renia powie, jak to robi. A ja tak na zupełny koniec taką dołożę wisienkę na tort z opowieści, wariacje na temat plastra miodu. W różnych miejscach można wykorzystać plaster miodu, co widzicie po moich dzianinach. I to jest tak. Kursy, warsztaty, które odbędą się 2 grudnia w naszej siedzibie magazynu przy ulicy Zarembowicza 27, będą do kupienia poprzez, czyli to będzie forma rezerwacji, poprzez naszą stronę e-dziewiarka. I na... Tam kupujemy wybrany warsztat, płacąc za niego poprzez tak zwane szybkie przelewy, żebyśmy wiedzieli, ile osób będzie chętnych. Maksymalna grupka osób na jeden warsztat to jest 8 osób, więc to są małe grupki, tak by praca była jak najbardziej twórcza i dawała szansę osobie prowadzącej na dobry kontakt z każdym uczestnikiem. Cóż jeszcze przygotujemy, już mamy w planach dla Was na 2 grudnia. No poza tym, że można dowoli pomiędzy regałami szukać najwłaściwszej włóczki, dotykać, miziać, zestawiać kolorystycznie, to będą rabaty, niespodzianki, to będą też upominki. Impreza? Szaleństwo. My, cali dla Was. Jaki jest ruch z Waszej strony? No po prostu przyjdźcie do nas i zobaczcie, co przygotowaliśmy, co przygotujemy dla Was. Pomysłów jest cała głowa i to jest szczegóły znajdziecie w artykule, który jest na naszej stronie. Tytuł naszego spotkania to jest spotkanie z pasją. Moje dzisiejsze wystąpienie rozpoczęłam od słów synonimów słowa pasja. Tych słów może być jeszcze dużo, dużo więcej, a to jest to, co Wam przekazujemy. Serce i miłość do włóczek. To co? Kto chętny, przybywajcie do Wrocławia 2 grudnia, do naszej siedziby, nowej siedziby magazynowej z dużą powierzchnią, której z radością pokażemy Wam nasze włóczki zgromadzone przez te wszystkie zafiksowane włóczkowo dziewczyny e-dziewiarkowe. Zapraszam Was, po prostu zapraszam, przyjdźcie, przyjedźcie i oczywiście na stronie zorientujcie się o warsztatach i ich dostępności. Jeżeli macie jakiekolwiek wątpliwości, coś jest niejasne w moim dzisiejszym filmie lub w artykule, dzwońcie śmiało do sklepu internetowego. Zapraszam i widzimy się 2 grudnia we Wrocławiu. Pa, pa!